starcie, w którym będziemy oglądać przyszłość polskiego MMA. To bez wątpienia 2 lata starszy Dawid Śmiałowski, on też jest piąty w rankingu kategorii piórkowej KSW. Obaj panowie po 9 walk, ale niepokonany jest zawodnik z Wągrowca. Duża przewaga wzrostu, ale już w zasięgu tylko 4 cm na korzyść Królika. Sędziowuje tego pojedynku Piotr Jarosz. Co-main eventy gali KSW 72. Jeszcze wymiana spojrzenia pomiędzy Dawidem Śmiałowskim a Patrykiem Kaczmarczykiem. Bardzo głęboko zerknęli sobie w oczy. I za moment rozpoczynamy pojedynek kategorii piórkowej. First round. Najpierw Vanessa na naszych ekranach, a teraz już jest Dawid Śmiałowski, jest Patryk Kaczmarczyk. Rozpoczynamy z odwrotnej pozycji. Zawodnik z Radomia. Tiger stepem od pierwszych sekund stara się szachować Patryk Kaczmarczyk, markując kolejne akcje nożne, ale widzimy, jak dużym zawodnikiem jest Dawid Śmiałowski. Już też zmieniona ta pozycja. Oho! Zakręcona obrotówka na początku tego pojedynku przez Patryka Kaczmarczyka. Wiecie panowie, co mnie ciekawi w tych pierwszych minutach? To walka na niskie kopnięcia, bo wiemy, jak świetnie kopie je Patryk Kaczmarczyk. I już pierwsze na naszych ekranach. Z kolei Dawid Śmiałowski podobno szykował razem z całym zespołem szereg konter na właśnie tego typu uderzenia. Na ciągłej presji Patryk za chwilę wybiera presję, potem oddaje pole, stara się wciągnąć Dawida po to, żeby otworzyć sobie drogę do tych niskich kopnięć. W momencie, kiedy Dawid będzie bił ciosy, teraz przeczytał to Dawid. Ale widać, że będzie polował na te niskie kopnięcia, chce obniżyć mobilność Dawida Śmiałowskiego, chce odebrać mu nogi w tym pojedynku, aby nie mógł korzystać z przewagi warunków fizycznych zawodnik trenujący w Ancos MMA. No proszę. Niby zasięg taki mały i ten wzrost, a przeleciało teraz wysokie kopnięcie nad Dawidem Śmiałowskim. Ale przed momentem próba stopującego lewego prostego w wykonaniu Dawida Śmiałowskiego. Schodzi po nogi, szuka sprowadzenia Dawid Śmiałowski. Szuka posadki Patryk Kaczmarczyk, udaje mu się to teraz, ale wciąż aktywny jest z dołu Dawid Śmiałowski, staje znowu do stójki. Odwraca się plecami do rywala Królik. Pracuje teraz prawym kolanem, rozbijając nogę Dawida Śmiałowskiego. Na razie spokój 26-letniego Dawida Śmiałowskiego. Znowu Kaczmarczyk stara się kraść w tym momencie punkty, kontroluje Śmiałowskiego na siatce, ale przede wszystkim musi uważać na to, żeby nie wyczerpać zbyt szybko tego baku z energią. Blisko siatki Dawid Śmiałowski utrzymuje na razie z dużym spokojem te pozycje na nogach. Próba haczenia od wewnątrz ze strony Kaczmarczyka. Teraz postraszył tym kolanem skierowanym w okolice barku. Polował też z pewnością na głowę Śmiałowskiego. Spojrzał też w stronę swojego narożnika, w stronę trenera Germana Anfnogenowa, żeby dowiedzieć się właśnie, jaką akcję zaraz wykonać. Cały czas nie spieszy się w tej defensywie Dawid Śmiałowski. Są kolejne kolana wyprowadzone na uda ze strony Patryka Kaczmarczyka. Widzimy, że już Dawid odczuwa te kopnięcia, zaczął gonić kolana, od razu stąpem starał się poczęstować go parę. Sędzia Piotr Michalak prosi o więcej akcji. Oj, teraz po raz drugi w tym pojedynku chwycił siatki Dawid Śmiałowski. To już za następnym razem może zakończyć się po prostu ostrzeżeniem. Świetna akcja. Najpierw te kolana na udo od tyłu, a potem, kiedy pochyla się Królik, żeby je bronić, to cios kolanem w głowę. I zaciąga do parteru Patryk, ale znowu też Dawid od razu wraca na nogi. Próba wpięcia ze strony Kaczmarczyka. I to od razu w stójce. Jest tam jedna noga już wsadzona, tą drugą blokuje siatka na razie. Ale jest spokój na twarzy zarówno Kaczmarczyka, który pracuje w ofensywie, ale także Śmiałowskiego, który nie chce popełnić tutaj błędu, nie chce dać się skontrolować na macie, błyskawicznie uciekając pod siatkę, aby tam z łatwością utrzymywać ten pojedynek na nogach. Teraz stara się Patryk wykluczyć ten nadgarstek Dawida. Dawid znowu spycha te nadgarstki w dół po to, żeby Patryk nie mógł się wpiąć, rozpuszcza ręce Patryk. Jeden cios i znowu zapina klamrę na pasie. No i to ciało Patryka Kaczmarczyka, które dociąża sylwetkę Dawida Śmiałowskiego. W ten sposób też próbuje męczyć przeciwnika
Patryk Kaczmarczyk, 70 sekund do zakończenia pierwszej rundy. Dobrze Patryk pracuje, żeby nie pompować zbytnio nóg. Jedna noga cały czas ustawiona na macie. Ciasno zapięte, ta klamra zaciąga w tył, ale dobrym balansem tutaj popisuje się Śmiechowski. Teraz próba przetoczenia, zmiany pozycji, natomiast sprytnie idzie za swoim przeciwnikiem, za ciałem królika Patryk Kaczmarczyk. To kolano, o którym wcześniej mówiliśmy, że będzie polował nie tylko na uda, ale także w takiej sytuacji na głowę Dawida Śmiechowskiego. Utrzymuje tę pozycję na nogach Dawid Śmiechowski, natomiast było zbyt mało pracy w opinii sędziego Piotra Jarosza. Ale to swoje zrobiło. Zobaczmy, ile tych kolan wylądowało na udach Dawida Śmiechowskiego, a przecież chciał od początku Patryk pracować na tym, aby obniżać poziom mobilności na nogach królika. Rozkopuje nogę Kaczmarczyk, znowu zejdzie do dwóch. Wow! Zejdzie, piękne sprowadzenie po stronie Patryka Kaczmarczyka i od razu zabiera plecy Dawida Śmiechowskiego. Jest spokój na twarzy Dawida. On wie, że ten, jeśli chodzi o aspekt kondycyjny, naprawdę u niego jest bardzo mocny. Ale też ma problem z ustabilizowaniem tej pozycji Patryk Kaczmarczyk, jeśli chodzi o parter. Na razie w defensywie pod tym kątem dobrze spisuje się Dawid Śmiechowski. Tutaj nie dał sobie zrobić wielkiej krzywdy zawodnik z Poznania. Spokojnie, spokojnie. Jest Adrian Kamerski. Próbował zawinąć do kieszeni i zapomniał oddać koledze z klubu. Może już wie, że kiedyś będzie dużo cenny, to dlatego. Z pewnością będzie, z pewnością będzie. Rozpoczynamy rundę drugą. Rękawice czerwone, rzecz jasna, Dawid Śmiechowski, rękawice niebieskie, Patryk Kaczmarczyk. Po raz kolejny jak w rundzie pierwszej zakręcona obrotówka, natomiast tym razem zdecydowanie zabrakło dystansu w tej akcji. I od razu na presji starał się zacząć Patryk, ale teraz jednak odrabia punkt Śmiechowski. Takim wyszedł zamiarem, ustawia Patryka. Patryk schodzi do jednej nogi, zejście i zmiana kierunku i mamy Śmiechowskiego na plecy. Dobra akcja na początku Śmiechowskiego, takie szybkie ciosy lewą ręką, potem mocny prawą, ale poszedł po sprowadzenia Patryk Kaczmarczyk i mimo oporu królika w końcu ląduje na ziemi. Kaczmarczyk ponownie pracuje z góry, teraz próba przejścia do półgardy z pleców, natomiast aktywnie łokciami pracuje Śmiechowski. Dawid też potrafi poddawać, nieraz to pokazywał, 7 wygranych przez KO, ale też również 2 poddania z góry Kaczmarczyk. Stara się uwolnić ręce. Dla Dawida Śmiechowskiego, ale też sporo kibiców Patryka Kaczmarczyka. Na presji Kaczmarczyk, odwrotna pozycja, ale dobrym kopnięciem stara się tutaj zapolować Dawid. Odpowiada Patryk tym samym, a potem po raz kolejny do dwóch nóg i po sprowadzeniu. Zmienił kierunek przy tej próbie sprowadzenia Patryk Kaczmarczyk. Naprawdę sprytnie wykonana ta akcja. Cały czas blisko siatki, natomiast Dawid Śmiechowski próbuje teraz wykorzystać grawitację, zrzucić z siebie Patryka Kaczmarczyka. Robi to bardzo sprytnie, takimi drobnymi ruchami, strząsając, zrzucając z siebie. Tak jest, Patryka Kaczmarczyka i dopiął swego. Dużo się teraz działo na początku tej drugiej odsłony. Pytanie, jak kondycja obu panów? Teraz kolanem zapracował na korpus Patryka Kaczmarczyka. Dawid Śmiechowski też dobrze. Zawodnik Ankosu pracuje przed ramieniem, właśnie kreując sobie przestrzeń do kolejnych uderzeń. A trochę mi przypomina ten pojedynek, trochę jak takie starcie albo w kickboxingu, albo w boksie tajskim. Zobaczmy, jak pracuje Patryk Kaczmarczyk i Dawid Śmiechowski. Za każdą akcję od razu chce oddać podobną akcją, albo jakimś oznakiem. Oj, teraz obniżenie pozycji, tym prawym zapolował Patryk Kaczmarczyk po raz kolejny. Praktycznie bez ciosu rusza po sprowadzenie. To też jest już coraz bardziej czytane przez Dawida Śmiechowskiego. Ślicznie wywinął się z tego, żeby nie zostać pod Śmiechowskim Patryk Kaczmarczyk i wraca królik z tymi ciosami prostymi. Ale wydaje się, że też wiele energii kosztowały zejścia tutaj Kaczmarczyka, tak jakby zwolnił. Tak, zdecydowanie taki słabszy, pasywniejszy fragment w tych ostatnich sekundach, jakby ładował baterię albo po prostu zaczął odczuwać trudy tego pojedynku Kaczmarczyk. Zauważył... Oj, trafiony! Śmiechowski zrobił to już nie z dalekiej podróży, a jeszcze ciosem. To był finisz, kopnięciem na korpus w wykonaniu Dawida Śmiechowskiego. Błyskawicznie.
magicznie odcięte zasilanie, ależ to była akcja i potwierdza to Śmiełowski, co w poprzednich pojedynkach z nim trzeba uważać w każdej sekundzie rywalizacji. I mówił im Marcin Bilman w tygodniu przed tą galą: Dominik, pamiętaj, ten gość ma taką moc w kopytach, on ma tak mocne kopnięcia, że to może być droga do zwycięstwa, i tak było. Nie dość, że w punkt, to też jeszcze piekielnie mocno. Nie spieszył się w tej pierwszej rundzie, czekał, przeczekał Patryka Kaczmarczyka, Patryk Kaczmarczyk. Trzy próby bodajże sprowadzenia, żadna nie doszła do skutku, cały czas na nogach zostawał Dawid Śmiełowski. Zmęczył Patryka i wykorzystał, przeszedł do kontrofensywy i trafił. Ladies and gentlemen, your winner by knockout, the Rabbit Show, Dawid Śmiełowski!